Wydaje mi się, że Jurek trochę oszukuje. Tutaj Teo, nie wiem, czy zna do końca zasady, ale nie wiem, mi się wydaje, że tutaj to austriackie cwaniactwo wzięło górę. When I was younger, I play more often. Nowadays, not so much. Maybe online, sometimes with a friend from Austria, but not often. Ask me the same question. It's my first ever time playing. First time playing, and he shows me no mercy. So, and I got a draw at the end. Austria, jak na euro. Ale grałeś teraz z Julkiem, to dalej uważasz, że oszukuje? W grze ze mną nie oszukiwał, ale w meczu z Teo, no nie wiem. Przeszedłem pozytywnie. Były tak naprawdę dwa etapy. Pierwszym z nich była gra wewnętrzna, w której się pokazałem z pozytywnej strony. Otrzymałem odpowiedź, że sztab jest na tak, ale chcieli jeszcze mi sprawdzić fizycznie, jak będę wyglądał na obozie. No i na tym obozie fizycznie również, jak to się mówi, potocznie dojechałem. No i odpowiedź również była na tak. No i tak się właśnie tutaj znalazłem. Później były formalności. A jak czujesz się przed meczem z nami? No bo pierwszy raz grasz przeciwko pierwszej drużynie naszego GKS-u. Pozytywne mam odczucia. Też zobaczę chłopaków, których nie widziałem już w sumie kilka lat, także nic, tylko pozytywne. A jakbyś miał powiedzieć takie najlepsze wspomnienie z GKS-u? Na pewno ode mnie. Ciekawe. Mecz w Chojnicach, gdzie debiutowałem, wieku tam 18 lat.
mogę zapytać, czego słuchasz? Ej, weź tam. Ej. Czekaj, zaraz nagrasz, zaraz nagrasz. Ej. Włącz piosenkę, pokaż, on pokaże piosenkę w tle. Wiesz, jak w tym. I odejdziesz, nie? I pójdziesz tam. Nie, o co ci chodzi, ale co ty kombinujesz? Czego pan słucha dzisiaj? Dobra, to ja to zrobię. Daj mi słuchawki na chwilę. Okej. Okej. One hour later. Sobie BPM, Kizo. Moje serce bije 100 BPM. Grałeś w sumie przeciwko Koło Brzegowi, jak to pamiętasz te mecze? Wszystkie wygrane, więc dzisiaj po trzeci komplet też wygrano. Udało ci się jakąś bramkę strzelić, bo tam słyszałem, że nie udało, ale jakoś sobie dopisałeś. No, nie udało się, ale tak jakby po mojej akcji, powiedzmy, był ten... Padła bramka samobójcza, więc duży wpływ na to miało, bo wygraliśmy 1-0. Witam wszystkich w nowym sezonie, na bardzo dalekim wyjeździe do Kołobrzegu, do Beniaminka. No ze względu na to, że to jest Beniaminek, to myślę, że 1-2-0 powinniśmy z tego wyjazdu wyciągnąć. Choć mamy tutaj przeciwko sobie duet trenerski, który trenował GK Stychy, także mogą nam sprawić trochę kłopotu, ale zawodnicy są ci sami, których mieli, także duet trenerski nie zawsze musi zrobić robotę, także zobaczymy, ale 1-2-0 myślę, że jesteśmy w stanie wyciągnąć. Może dopiero powiedz, ostatnio była pewna śmieszna sytuacja na treningu związana z tobą. Co się wydarzyło? No, byłem lekko już, chłopaki były na boisku. Ja miałem problem z parkingiem na boisku A. No i jako, że już byłem lekko spóźniony, to nie chciałem iść naokoło, tylko skrócić sobie drogę pod płotem. I się to skończyło tak, że jestem teraz łysy. I dobrze to nie wygląda. Powiedz, pierwszy raz grasz z opatrunkiem, czy pamiętasz, żebyś grał kiedykolwiek z opatrunkiem na głowie już? Nie, na głowie chyba nie grałem, ale zobaczę, jak to Nema robi. Nema lubi tak z opatrunkiem na głowie, więc myślę, że mnie przygotuje do tego. Dać panie, prawie wszystko powiedzieliśmy. Teraz to przetoczyć, tak jak powiedzieliśmy, na boisko. Jesteśmy drużyna, która chce walczyć. Jesteśmy drużyna, która chce wygrywać. Także jeden za drugiego panowie, od pierwszego do ostatniego minuty za. Jeden za drugiego cały czas! Kto wygra mecz? Pozdrawiam panowie. Thank you.
Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.